I stało się. Wybory w Stanach Zjednoczonych dobiegły końca i wygrał Donald Trump. Sposób, w jaki to osiągnął, był dość nieszablonowy, ponieważ po tym, co Trump robił na swoich wiecach i to, jak nie spotkała go jakaś wielka kara za te jego wybrzyki na tygrze, można by powiedzieć, że jest to teflonowy don. Natomiast jedno w tym przypadku jest pewne. Trump wraca do Białego Domu i ta kadencja będzie inna niż jego ostatnie 4 lata rządów poprzednie. Dzień dobry Państwu, jestem Adam Oczkowski, ze mną mój serdeczny kolega redakcyjny. Stanisław Szalong, dobry wieczór. A dziś porozmawiamy o wyniku wyborów w USA, co one zwiastują dla tego kraju i co zwiastują tym bardziej dla Europy. Stanisławie, co się tak właściwie stało, że Trump wygrał? Co się stało, że Trump wygrał? Myślę, że są dwa główne człony tej obecnej debaty i tego rozpatrywania tego, co się wydarzyło. Myślę, że jeden z tych członów to jest patrzenie też takie wewnętrzne demokratów albo na demokratów i na to, jaką kandydatką była Kamala Harris, jaką rolę w wyborach odegrał Joe Biden i jaką rolę odegrał establishment demokratów, również jaką rolę odegrali ci potencjalni wyborcy, którzy mieli zagłosować na demokratów, bo mieli zagłosować na demokratów, miały zagłosować na demokratów kobiety, miała zagłosować społeczność afroamerykańska, Latynosi. No, a okazało się, że wiele z tych grup, które miały być demokratyczne, zagłosowały na Donalda Trumpa, więc to jest jeden człon, takie właśnie demokratyczne spojrzenie wewnątrz, a drugi człon to jest oczywiście kolejna edycja tej takiej wielkiej analizy fenomenu Donalda Trumpa. No bo nie można zaprzeczyć, że Donald Trump tutaj w tych wyborach. Nawet jeżeli wygrana była, tak jak pojawi się w naszej rozmowie na pewno, to, że ta wygrana była jednak w pewnym sensie niewielka, to znaczy w pewnym sensie o włos, a jednak tak znacząca, jak spojrzymy na głosy elektorskie, to Donald Trump tutaj nie tylko potwierdził ten swój mit tego, że ludzie z jakiegoś powodu, i to będziemy analizować, myślę, jeszcze przez lata albo dekady, że z jakiegoś powodu jest po prostu osobą, na którą ludzie chcą, a Amerykanie powiedzmy, chcą głosować, nawet jeżeli zalicza wtopę za wtopą, wydawałoby się, tak tradycyjnie pojmowaną, nawet jeżeli wybiera dosyć zabawnego kandydata na wiceprezydenta, nawet jeżeli kłóci się z innymi republikanami, nie słucha swoich doradców, to jednak ludzie chcą z jakiegoś powodu na niego głosować. No i to jest ten drugi trzon. No i jest to pierwsza osoba skazana i też za czyny dokonywane w trakcie swojej prezydentury. Jest to drugi prezydent w historii, który miał 4-letnią przerwę. Poprzedni, z tego co pamiętam, został wybrany gdzieś tam w XIX wieku. Jego nazwiska tutaj nie. Cleveland. Cleveland, okej. Grover Cleveland, żeby być dokładnym. Więc tutaj wydarzyło się coś, no historycznie, tutaj wydarzył się pewnego rodzaju historyczny ewenement i to na paru płaszczyznach. I teraz myślę pytanie, który z tych trzonów demokraci, tak samo demokraci, jak i republikanie, jak i generalnie Amerykanie i każda osoba, która przypatrywała się tym wyborom, który z tych trzonów uzna za potencjalnie ważniejszy, potencjalnie taki, z którego można wyciągnąć więcej lekcji. No a może właśnie oba, a może to ten obraz jest na tyle złożony, że mimo tej takiej dobitnej wygranej, której demokraci najbardziej się obawiali, może ten obraz jest tak naprawdę bardzo złożonym. Więc myślę, że to, co się wydarzyło, to historyczny i nieco zagadkowy, ale bardzo posiadający bardzo duże konsekwencje, no, wybór właśnie bardzo, bardzo specyficznej i bardzo historycznie wyjątkowej osoby, jaką jest Donald Trump. I to niekoniecznie musi być widziane jako coś pozytywnego. Mimo że minęło już bardzo wiele lat od czasów prezydentury Billa Clintona, to jedno hasło z czasów jego rządu pozostaje aktualne do dziś, czyli gospodarka głupcza. Ponieważ głównym powodem zwycięstwa Trumpa była słaba sytuacja gospodarcza wielu Amerykanów w tym kraju.
I kiedy możemy powiedzieć, że przecież to nie wygląda tak źle, inflacja jest niska, bezrobocie wyjątkowo i naprawdę rekordowo niskie, a chociażby giełda amerykańska jest na swoich też rekordowych poziomach, tak nie wyglądało to tak dobrze przez całe rządy Bidena. Inflacja, mimo że była po-covidowa, to szczytowała w czasie pierwszych 2 lat jego rządów i nawet jeżeli Bidenowi udało się opętać, udało się zmniejszyć do poziomów naprawdę niskich, bo teraz to jest chyba z, nie wiem, 4%, może 3%, tak wyborcy odczuli to na swoich portfelach i uznali, że jest to wina Bidena, wprost mówiąc, a rozszerzając to bardziej na jego administrację, której częścią oczywiście była Kamala Harris i to do niej się bardzo mocno przykuło, wielu wyborców włączyło oczywiście Harris z administracji Bidena, no bo w końcu jest tam też, ona też jest jego wiceprezydentką jeszcze do 20 stycznia. I na tym skapitalizował się Donald Trump, który, tak jak wydaje mi się też, że wspominaliśmy już w innych nagraniach, on jest kojarzony z tymi lepszymi czasami Ameryki, kiedy były to czasy przedpandemiczne, kiedy gospodarka była w bardzo dobrym stanie, kiedy podatki były niskie, a rozwój gospodarczy bardzo wysoki, to właśnie na tym Trump skorzystał i to mu dało tak w podstawowych terminach, powiedzmy, drogę do Białego Domu, chociaż oczywiście też czynników było więcej w tym przypadku. Ale no, chociażby też wielu wyborców jest zmęczonych wojną na Ukrainie, to Trump zapowiada się zakończyć. Czy nawet takie powody, dzięki którym niekoniecznie bezpośrednio skorzystali Republikanie, ale też to coś, co bardzo przeszkodziło demokratom i to też coś, co, o czym wspominaliśmy przez długi czas, czyli reakcja bazy demokratycznej na sytuację na Bliskim Wschodzie. I ta część z kilku procent elektoratu demokratów, która mieszka właśnie, najbardziej jest obecna w Michigan, zagłosowała nie tyle co na Trumpa, co przeciwko demokratom. I też im te głosy trochę uciekły. I jak się spojrzy na sytuację w swing state'ach, jak niewielka różnica tam miejscami była, to miejscami to naprawdę mogło zaważyć mocno na wyniku. I tutaj też, żeby to dokładnie omówić, ponieważ o ile Trump w kolegium elektorskim wygrał dość zdecydowanie, już po policzeniu wszystkich stanów jest to wynik 312 głosów dla Trumpa przeciwko 226 głosom na Harris i różnica blisko 4 milionów w popular vote. Tak w tych trzech kluczowych stanach, które Kamala Harris potrzebowała do zwycięstwa, wygląda to trochę inaczej. Na przykład Pensylwania. Różnica między tym dwojgiem kandydatów wynosiła około 150 tysięcy. Michigan. Różnica około 80 tysięcy głosów. Wisconsin, kolejny kluczowy stan. Różnica na poziomie 30 tysięcy głosów. Jeżeli sobie to wszystko zsumujemy i dodamy jedno do drugiego, to wychodzi nam na to, że Harris potrzebowała tak naprawdę ledwo 250 tysięcy głosów do wygranej. I podobnie jak Trumpowi zdawało się wygrywać w roku 16, przegrywając popular vote, a wygrywając w koledżu niewielką przewagą głosów, tak, no tutaj Harris była w podobnej sytuacji, tylko jej się akurat nie udało wygrać. Ale o tym, czy Harris w ogóle miała szansę wygrać i o tym, jaką kampanię poprowadzili demokraci, porozmawiamy trochę później. Na razie chciałbym się jeszcze skupić na tym, jak może wyglądać Ameryka pod wodzą Trumpa. Ponieważ wychodzi na to, że te wszystkie hasła, które chociażby ja nazywałem radykalnymi i podsumowałem to w ostatnim filmie jako radykalizacja przekazu, okazały się Trumpowi nie przeszkadzać wygranej. I wychodzi na to, że Trump nawet zyskał, mimo wielkich zapowiedzi o masowych deportacjach, zyskał dużo głosów w demografii latynoskiej, w demografii, tak szerzej mówiąc, migrantów. Co też jest trochę zaskakujące, bo to przypomina ten obrazek, kiedy owce głosują na wilka, który wprost mówi, że jest je. Dlatego, nie wiem, ja trochę nie rozumiem tego fenomenu latynosów głosujących na Trumpa, co też chyba nawet opisał John Oliver w swoim programie Last Week Tonight, w którym mówił nawet nie tylko o demografii latynoskiej, ale ogólnie o populacji Amerykanów, którzy
na przykład mieszkają w hrabstwach lub nawet w Stanach z dużą populacją Latynosów. Część oczywiście z tych z nich jest oczywiście nielegalnie w Ameryce, ale nie są na przykład jakimiś kryminalistami, tylko są zwykłymi obywatelami, którzy sobie prowadzą biznesy. I właśnie John Oliver w swoim filmie podsumował to, jak wyglądała deportacja z czasów pierwszej administracji Trumpa. I tam przedstawiał takie przypadki, jak te, kiedy na przykład deportowani byli zwykli migranci, którzy nie są żadnymi kryminalistami, a wielu wyborców, znaczy wyborców, obywateli amerykańskich, którzy byli z tymi ludźmi zaznajomieni, wprost byli szokowani, że to ich znajomi są deportowani, a nie jacyś źli kryminaliści, przestępcy, złodzieje i co tam sobie jeszcze chcemy wymyślić. Dlatego to nie chcę tu wchodzić na żadne pobudki klasowe, ani mówić, że ludzie głosowali na Trumpa, bo są głupi, bo tak nie jest, ale to pokazuje pewną krótkowzroczność, że ludzie trochę głosują, powiedzmy, za tą masową deportacją, nie zwracając uwagi na jej potencjalne skutki. Czyli to, że one mogą też w jakimś stopniu dotknąć tych ludzi, którzy tą deportację wspierają. Przynajmniej takie jest moje zdanie w tej kwestii. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, Stanisławie. Tak, zdecydowanie myślę, że na pierwszy rzut oka szczególnie społeczność latynoska w Stanach Zjednoczonych głosująca powiedzmy z pobudek antyimigranckich, albo po prostu głosująca na kandydata, który jest bardzo silnie antyimigrancki, może wydawać się taka bardzo kontrintuicyjna. Natomiast myślę, że jest tutaj, że to wyjaśnienie tego fenomenu polega na tym, że tak jak zwróciłeś uwagę, nie sądzę, że Amerykanie wybrali Trumpa dlatego, że społeczeństwo amerykańskie jest fundamentalnie głupie. Myślę, że jest, że narracja wokół imigracji i to już od czasu Donalda Trumpa w wydaniu pierwszym, czyli całej mowie o murze i takim okresie też w ostatniej historii, gdzie taki sentyment antyimigrancki był trochę obecny wszędzie. W Wielkiej Brytanii i mieliśmy Brexit, w Polsce, gdzie to też myślę, że gdzieś tam przyczyniło się do poparcia dla partii bardziej prawicowych i też modyfikacji postulatów partii takich jak, nie wiem, Koalicja Obywatelska chociażby. I myślę, że tutaj problemem jest nie tylko to, że mamy te prawicowe grupy, prawicowe środowiska, które zresztą pomiędzy krajami ze sobą mocno współpracują, ale jest to też porażka ruchów bardziej lewicowych. Jest to porażka mediów, które nie potrafią w dobry sposób skontrować bardzo nieprawdziwych informacji na temat tego, jaka jest społeczność imigrantów, na czym polega nielegalna imigracja, jakie są rzeczywiste statystyki przestępstw oprócz przekroczenia granicy dokonywanych przez imigrantów. Na przykład Donald Trump i jego otoczenie wielokrotnie podkreślało to, jak to morderczy są imigranci przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych. No, w 2024, jak patrzyłem w sierpniu, to ilość morderstw dokonana przez nielegalnych imigrantów wynosiła 26. Więc tutaj myślę, że jest to po prostu bardzo duża porażka takiego po prostu establishmentu, takich powiedzmy barier, które mają zatrzymać to, czym Trump zawsze był, czyli po prostu osobą, która mówi nieprawdę i używa kłamstw, żeby osiągnąć swoje cele polityczne i używa ich w bardzo taki unikalnie skuteczny sposób, bo to nie jest tak, myślę, że każdemu uszłoby coś takiego na sucho. Dlaczego Trumpowi uchodzi na sucho? No to jest właśnie duże, duże pytanie. Więc jeśli chodzi o społeczność latynoską głosującą na Trumpa, no to właśnie chodzi o to. Ja, jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłem i też oboje rozmawialiśmy o tym, że demokraci mają taką lepszą tak zwaną ground game, prawda, że oni tam w Pensylwanii chodzą od drzwi do drzwi i rzeczywiście robią to, co się powinno robić w czasie wyborów. I ja wspomniałem o tym, że Donald Trump bardziej skupia się na takich, bardziej oddelegował ten taki swój wpływ na jakichś influencerów prawicowych.
I to w zależności oczywiście od populacji. I wydaje mi się, że Donaldowi Trumpowi w tych wyborach udało się zjednoczyć na przykład społeczność latynoską żyjącą w Stanach Zjednoczonych wokół innej tożsamości niż bycie dziećmi imigrantów, którzy może przyjechali do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. To znaczy społeczność latynoska, a szczególnie mężczyźni w tej społeczności, którzy tak jak mężczyźni w społeczności afroamerykańskiej, czyli w społecznościach, które przecież miały zagłosować na demokratów, tutaj mówię w cudzysłowie, no te społeczności zostały przekonane, że liczy się bardziej, że nie liczy się tak bardzo ich, no właśnie ta nadana przez demokratów łatka, że nie liczy się to, że moi rodzice też byli imigrantami, albo nie liczy się to, że w Stanach Zjednoczonych jest nadal ogromny problem z rasizmem na poziomie strukturalnym, z którym Trump raczej nie pomoże. Raczej tą tożsamością, no właśnie, była taka tożsamość, powiedzmy, kapitalistyczna, tego, że jestem przedsiębiorcą, albo taka, że właśnie tak jak zacytowałeś to hasło, że liczy się ekonomia, prawda? I że to na tym musimy się skupić, a nie na tych, nie na jakichś takich właśnie woke, na takich woke postulatach. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim dosyć silnym odparciem modelu, którego używali demokraci, który wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest przestarzały, albo może też, może prawdą jest to, że Kamala Harris niewystarczająco silnie na niego postawiła, bo przecież Kamala Harris w tej kampanii, przypomnijmy, nie była kandydatką silnie proimigrancką albo silnie też kontrującą to, co mówił Donald Trump. Też mówiła, że system imigracyjny jest zepsuty, że trzeba go naprawić, że trzeba kontynuować budowę muru. Oczywiście nie mówiła tego tak otwarcie, ale jak najbardziej była za wspieraniem tego typu postulatów. No i pytanie, czy może pójście w stronę bardziej lewicową, no oczywiście teraz możemy spekulować, prawda, ale czy tego typu kalkulacja, nie, takiego rzeczywiście pokazania jakiejś przeciwnej wizji do wizji Trumpa, czy to nie byłaby kalkulacja, która potencjalnie zyskałaby i przekonałaby niektóre osoby głosujące, również te osoby, które na przykład nie zagłosowały na Harris z powodu jej poparcie dla państwa Izrael. Więc tutaj myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia. Na ile może bycie bardziej, mniej centrową kandydatką, na ile by pomogło Kamali Harris? No i tutaj wracamy do tego pytania, na ile te wybory polegają na tym, że Kamala Harris przegrała, a na ile na tym, że Donald Trump wygrał? I tutaj ja nie jestem jeszcze do końca pewien. Nie wiem, co ty sądzisz. Przede wszystkim sądzę, że jeżeli chcemy mówić o wyniku Kamali Harris, to powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na sytuację startową, z której zaczynała. A tutaj no, musimy spojrzeć najpierw na to, jakie wyniki miał Joe Biden. A ten jeszcze w sondażach z czerwca, lipca tego roku pokazywały te sondaże, że on stoi w naprawdę okropnej pozycji. I już wtedy te sondaże lipcowe przed odejściem Bidena z kandydowania sugerowały naprawdę ogromne zwycięstwo Trumpa. I te sondaże, które wtedy wychodziły, pokazywały, że Biden przegrywał nie tylko te wszystkie swing state'y, które miały znaczenie w tych wyborach, ale również takie stany bardzo bezpieczne, chociażby Minnesota, pewnie New Jersey, nie wiem, Nowy Jork może, chociaż tam też różnica była niewielka w wynikach aktualnych. No i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że sondaże zazwyczaj Trumpa i tak zaniżają, to zwiastowało naprawdę wielką porażkę obecnego prezydenta. I to jest też coś, co zasugerował bodajże Independent z UK, powołując się na słowa byłego członka sztabu Baracka Obamy, jego byłego speechwritera, który mówił, że badania wewnętrzne Partii Demokratycznej pokazywały nawet tak ogromną porażkę Bidena, że Trump mógł wygrać 400 głosów elektorskich. Coś, co się nie zdarzyło chyba od czasu George'a Busha seniora tak naprawdę, więc mówimy o takiej skali porażki, która była zapowiadana.
Także jeżeli patrzymy na ten wynik, jaki osiągnęła Kamala Harris, gdzie przegrała, no fakt, przegrała swing state'y, ale przegrała tak naprawdę niewielką różnicą, no to wychodzi na to, że ona nie miała aż takiej złej kampanii w porównaniu do tego, co mógł robić Biden. Ja na to patrzę nie jak na stratę względem roku 20, chociaż no, oczywiście tutaj też wielka strata demokratów była, no w końcu te wybory przegrali, ale też musimy patrzeć zdrowym okiem na tą sytuację i porównywać to, jaki wynik miała Kamala z sytuacją, w jakiej znalazł się Biden jeszcze przed odejściem z kandydowania. I widzimy, że no Kamala bardzo dużo odrobiła. I po tym, jak miał wielką kampanię, wielkie zaangażowanie w polu, ten doorknocking, jak to się chyba tak nazywa, czyli po prostu chodzenie od drzwi do drzwi i pukanie i namawianie ludzi w cztery oczy, żeby głosowali, to oczywiście było robione przez sztab Kamali i przez osoby, które się zgłaszają do jej kampanii, oraz, co też chyba jest rekordowe, $1 miliard wydane przez sztab kampanijny w ciągu tych kilku miesięcy. Czyli ogromna kwota. Tu się okazuje, że to nawet nie było wydane po to, żeby wygrać, tylko ten miliard został wydany na to, żeby naprawić błędy i Joe Bidena, i całej partii demokratycznej jest popełniony przez te kilka lat, ponieważ tu też, o ile ja sądzę, że Joe Biden jest tutaj najbardziej winny tej sytuacji i to on najpierw uparł się na kandydowanie, mimo że widać było, że nie da rady, po czym po prostu odszedł i dopiero pod namową elit partyjnych. Ale też no, nie ma co narzekać na to, że to tylko Biden jest winny, bo tu tak samo sama partia demokratyczna mogła trochę bardziej się ogarnąć, mogła troszkę bardziej no nie wiem, Bidena naciskać już wcześniej, mogło innych kandydatów szukać, chociaż też ta sytuacja jest bardzo napięta. To już była, ale też zakładam, że jest już teraz. Gdybyś mógł mi jeszcze, Stanisławie, przypomnieć, jak w ogóle to wyglądało od zaplecza u demokratów i co tak właściwie sprawiło, że Biden się wycofał i jak wyglądała ta sytuacja tuż po jego odejściu, a przed DNC? Tutaj oczywiście musimy kierować się takimi podaniami wewnętrznymi, jakimiś takimi też notkami, też w dużej mierze. Notkami, tak, nieoficjalnymi źródłami. Ale takimi, które wychodzą gdzieś od partii, żeby było jasne. To nie są żadne domysły dziennikarzy, tylko to są informacje od ludzi, którzy gdzieś tam są wewnątrz i wiedzą więcej niż my, w tym nawet o samych polityków, którzy o tym mówili publicznie. Tak, więc jakbyśmy mieli zrekonstruować w jakiś sposób te wydarzenia, no to rzeczywiście myślę, że możemy zacząć od tej fatalnej debaty Joe Bidena z Donaldem Trumpem, gdzie Joe Biden wypadł bardzo źle i wypadł najgorzej, jak można było się spodziewać. Można było się spodziewać takiego wypadku. Był to zdecydowanie takie ziszczenie się najgorszych koszmarów demokratów, bo Joe Biden tego typu formy albo brak formy przejawiał w innych sytuacjach i Donald Trump już wcześniej bardzo już był przygotowany z takim czymś, że podczas tej debaty nawet nie atakował aż tak jakby nie rozmawiał z samym Bidenem, tylko po prostu starał się dać Bidenowi samemu się skompromitować. No i niestety to rzeczywiście się ziściło, niestety dla Joe Bidena i myślę, że niestety dla demokratów. I w związku z tym stało się jasne, myślę, że no w zależności dla kogo, stawało się po kolei jasne, dla elit partyjnych chociażby, że Joe Biden nie będzie mógł być kandydatem, przynajmniej nie takim, który wygrałby z Donaldem Trumpem. I tak bardzo jak dzień po tej debacie możemy jeszcze gdzieś tam odnaleźć nagrania Nancy Pelosi, która mówi, że Joe Biden jest kandydatem, że był w złej formie. Zresztą możemy znaleźć też takie nagrania samej Kamali Harris, która w sumie do końca wspierała kandydaturę Joe Bidena, co myślę, że z jej strony było rozsądnym, chociaż tutaj rozsądnym wyjściem, chociaż tutaj trochę się gryzę w język, bo potem po wyborach, które rzeczywiście miały miejsce, przytacza się coś takiego, że Kamala Harris wiedziała o tym, w jakim stanie jest Joe Biden. Oczywiście podkreślmy, że
to w jakim stanie jest, nie jest do końca jakąś konkretną rzeczą, do której się odnosimy, bo to nie jest jakoś gdzieś tam do końca, jakieś, to nie są jakieś twarde dane medyczne, że wiemy, że Joe Biden jest na coś konkretnego chory. Natomiast no, zdecydowanie w oku publicznym Joe Biden był już w słabszym stanie, Kamala Harris o tym zdecydowanie musiała wiedzieć jako wiceprezydentka, a Trump mówił, że jeżeli nie wiedziała, to tym gorzej. No, w każdym razie po tej debacie elity partii demokratycznej zaczęły przymierzać się do tego, żeby, no, żeby pomyśleć o tym, co kiedy już Joe Biden odejdzie z tego wyścigu. Zaczęło się też namawianie Joe Bidena do tego, żeby rzeczywiście odszedł z wyścigu i dał komuś, kto rzeczywiście ma szansę wygrać z Trumpem, kandydować. No i Joe Biden tutaj trzymał się właściwie do samego końca. Moim osobistym wrzutem i takim domysłem, i tutaj zaznaczam, że jest to domysł, było to, że Joe Biden czekał tak długo z odejściem z wyścigu, dlatego że przeczekał dosłownie, wydaje mi się, że dosłownie o dzień konwencji republikanów. Więc dla mnie to w tamtym czasie wyglądało jak taki, no, taki rozsądny ruch, żeby rzeczywiście przeczekać konwencję republikanów, żeby Donald Trump mógł wybrać też J.D. Vance'a, który był, albo no, żeby mógł zachowywać się nadal tak, jakby ta kampania była wygrana i żeby wtedy odsłonić taką właśnie kandydatkę cięższej wagi, cięższej niż Biden, którą byłaby Kamala Harris. Natomiast no, to, co do nas dochodzi też z, wydaje mi się, że z ust samej Nancy Pelosi, która udzielała w tej sprawie wywiadu, było to, że, no, że Joe Biden jednak za długo czekał, za długo zwlekał z wycofaniem się z wyścigu i był bardzo uparty. I że tak naprawdę mocno w ten sposób zaszkodził demokratom, no bo przypomnijmy, że to też nie pozwoliło demokratom w odpowiednim czasie na przykład zdecydować się, że zorganizowaliby prawybory i na swojej konwencji, na konwencji demokratów, że zorganizowaliby jakąś debatę, głosowanie na tego, kto miałby być nowym kandydatem. Więc tak, no tutaj jest to w pewnym sensie interpretacja, ja bym to zaznaczył, bo Nancy Pelosi też ma jakąś swoją perspektywę, ale zdaje się, że przypisywanie Joe Bidenowi winy za te przegrane wybory no, do jakiegoś stopnia jest prawdziwe, do jakiegoś stopnia jest zasadne. Oczywiście pytanie do jakiego, wydaje mi się, że tutaj moja intuicja jest taka, że trochę ja osobiście bardziej kładę nacisk na to, że kampania Harris była nieudana, niż może wydaje mi się, że ty, Adrianie, przypisujesz trochę większą winę albo znacznie większą winę Joe Bidenowi, którego ja widzę jego tutaj konsekwencje tego, co zrobił albo czego nie zrobił. Ale może ty chciałbyś wyrazić właśnie swoją perspektywę, jeśli chodzi o to, na ile według ciebie Joe Biden tutaj zawinił. Znaczy, według mnie zawinił bardzo i to też właśnie, jak tu wspomniałem, widać po sondażach, które były wypuszczane za jego potencjalnego kandydowania. No, tak jak mówię, to on utankował poparcie partii demokratycznej. On tym swoim uparciem i zostaniem w wyścigu po pierwsze zaprzepaścił szansę na normalne prawybory, ponieważ żaden polityk z mocną prezencją na scenie politycznej w Ameryce, ani żaden polityk, który nie chce sobie nagle niszczyć kariery, nie będzie stawał w prawyborach przeciwko prezydentowi ubiegającemu się o reelekcję, o ile ten nie ma takich naprawdę fatalnych rządów i wrogów w partii. A Biden z perspektywy demokratów miał sporo sukcesów, które też opisywaliśmy w innych filmach, ale też nie miał zbyt wielu takich otwartych wrogów, ani nie miał jakiejś mocnej frakcji będącej przeciwko niemu. Dlatego to sprawiło, że nie było normalnych prawyborów. A drugie jest to, że on, no, że się w ogóle ubiegał o tą reelekcję i że się sobie nie odpuścił już, nie wiem, w zeszłym roku, tylko siedział aż do lipca, na kilka miesięcy przed wyborami,
I o ile fakt, dość mądrym zagraniem było to, że odpuścił sobie dopiero po konwencji republikańskiej, kiedy już był wiadomy kandydat na prezydenta i współkandydat na wiceprezydenta, czym też zabrał republikanom pewnego asa w rękawie, czyli to, że oni mogli sobie dobrać polityków pod ticket demokratyczny, żeby ich jakoś tutaj osłabić. No ale też też to nie, jak widać, nie skończyło się niczym super dobrym, ponieważ i tak republikanie wygrali, tylko mieli trochę trudniejszą drogę do tego. Oraz zanim przejdziemy do tej śmietanki na torcie, czyli rzekomych reakcji jeszcze wewnątrz partii w momencie drop-outu Bidena, to też Kamala Harris, ja sądzę, że ona nie miała idealnej kampanii, bo od tego było daleko, to ona na pewno była lepszą kandydatką niż Biden. Powiedziałbym, że no w teorii zrobiła co mogła, typu no znowu ogromny fundraising, ogromny ruch polowy, wiele osób zaangażowanych, te całe morze celebrytów, którzy ją popierali z dnia na dzień tak dosłownie. No ona zrobiła co mogła, chociaż też popełniała błędy. Ona za bardzo była połączona z administracją Bidena. Nie chciała się od niej jakoś bardzo odciąć, mimo też, że nie wiem, czy miała na takie szanse, nie wiem, czy mogła tak robić, biorąc pod uwagę, że ona cały czas jest urzędującą wiceprezydentką. No i też te wybory były sprzeciwem wobec administracji Bidena, dlatego no, polityczka, która była częścią tejże przez całą kadencję, po prostu nie miała szans na zwycięstwo. A żeby też omówić trochę jeszcze bardziej dogłębnie, jak reagowali politycy, to no, mówiliśmy o plotkach, mówiliśmy o tych byłych członkach sztabu, którzy gdzieś tam te plotki rozsiewają. Mówiliśmy o tych zagrywkach ze strony Nancy Pelosi, Chucka Schumera i innych polityków demokratycznych. Ale też nie wszyscy politycy byli tacy pokorni w tym wszystkim i nie wszyscy chowali język za zębami w mediach, ponieważ na przykład kilka miesięcy temu Alexandria Ocasio-Cortez wypuściła taki filmik, bodajże na Instagramie, w którym wprost mówi, że dosłownie nikt w establishmencie demokratów nie chce Bidena jako kandydata, ani nie chcą Kamali Harris jako znowu kandydatki na ten urząd. I że tam naprawdę każdy, o ile nie większość polityków, po prostu chce, żeby oboje oni sobie poszli i żeby można było zrobić normalne prawybory w domyśle. I też taki miał być plan establishmentu partyjnego. I tylko tutaj Biden, kiedy już został przez Nancy Pelosi namówiony do odejścia z kandydowania, on uznał, że wrzucić swojej własnej partii kładę pod nogi. Ponieważ jak sobie państwo przypomnicie tą sytuację lipcową, to Biden najpierw szokował cały naród tym ogłoszeniem o odejściu z kandydowania, po czym mniej więcej pół godziny później dopiero ogłosił statement, w którym popierał Kamala Harris oficjalnie. I to początkowo wydaje się być bez znaczenia, tym bardziej, że wówczas nastroje w narodzie i w bazie wyborców demokratów były takie, że no, każdy byle nie Biden, nawet ta Kamala Harris niech będzie, to już ją poprzemy. I no dobra, no była Kamala Harris, tylko że no nie każdy polityk demokratów tak chciał zrobić. W czym tutaj znowu słowa AOC się potwierdzają. I z tego też później wynikało to, że te wszystkie poparcia samych polityków bardzo wolno spływały. Takimi pierwszymi politykami, którzy poparli Kamalę Harris z miejsca, było chociażby małżeństwo Clintonów. Co też po cichu sugeruje, że oni mogli Bidena do tego namawiać, żeby Kamalę poparł. I oczywiście tam politycy dopiero się zbierali, no powoli upopierali, jeszcze tak wyczuwali te emocje w społeczeństwie, czy Kamala Harris naprawdę będzie lubiana. Okazało się, że no jest lubiana przez bazę partyjną. I na przykład też rzekomo polityk, który miał być bardzo przeciwny tej kandydaturze Kamali, czyli sam Barack Obama, czekał z poparciem jej przez ponad tydzień, co też pokazuje, że on nie był tak bardzo chętny na jej wystawienie i w czym znowu te wszystkie plotki i słowa nawet polityków wypuszczane publicznie znajdują swoje utwierdzenie. Czyli, że no, w skrócie Biden mocno zepsuł wiele rzeczy. Ale to, żeby nie być tak od razu mocno przeciwko niemu, to ja uważam, że tak naprawdę demokraci przegrali w momencie, w którym
Biden odmówił kandydowania. Znaczy jeszcze. Tak naprawdę uważam, że demokraci stracili szansę na zwycięstwo w momencie, w którym Biden pozostał w prawyborach i odpuścił bycia tym jednokadencyjnym prezydentem. Ponieważ nawet jeżeli sobie przypuścimy sytuację, w której Biden odchodzi i nie popiera nikogo. Wszyscy mamy otwarte prawybory, powiedzmy przyspieszone prawybory podczas konwencji, czy w drodze na konwencję. To ja nie jestem zdania, żeby demokraci byli w stanie wyłonić jakiegokolwiek kandydata tak szybko, w ciągu tych powiedzmy 3 tygodni, bo tyle mniej więcej czasu dzieliło ten dropout z DNC. Ledwo co został wyłoniony kandydat na wiceprezydenta w tym czasie, a co dopiero gdyby miał być kandydat na ten główny urząd, gdyby ścierać tam się mieli, no zakładam, to już czysto moje predykcje, ale tacy politycy jak Gavin Newsom, Josh Shapiro, nie wiem, pewnie pani Whitmer z Michigan jeszcze by się pojawiła, czy jakiś, nie wiem, czy jakiś Bashir z Kentucky, to te przyspieszone prawybory bardzo mocno zaszkodziłyby demokratom, mocno naruszyłyby ich jedność w partii i sprawiłyby, że no może byłby kandydat lepszy, ale poniekąd z gorszym wizerunkiem. Wtedy demokraci z DNC zamiast pod hasłem jedności, tak jak było to z Harris i z powiedzmy z pójściem do przodu, to oni byliby zostawieni z hasłem tego, że musieli w przyspieszonym tempie sobie znaleźć kandydata. A też nie wiadomo, kto by tym kandydatem został w tym czasie, tak? Bo ogólnie ja wiem, że ta kampania dowiodła dosadnie, że jakiekolwiek trendy historyczne po prostu wyleciały za okno w tym roku. Tak, no, była taka jednak już konwencja demokratów, w której też nagle ich preferowany kandydat i kandydat, który był preferowany też przez wyborców, nagle odpadł z kandydowania z nieszczęsnych przyczyn i partia musiała na szybkości kogoś nowego znaleźć. I ja to się odwołuję do konwencji demokratycznej z roku 1968, konwencja osłabiona tym, że Ameryka już sama w sobie w tamtym roku była mocno podzielona. Gdybym chciał, nie wiem, jakiś clickbait dawać, to bym powiedział, że to była Ameryka w ogniu, czy że Ameryka płonie, no ale tak nie powiem. No i wtedy właśnie też został wybrany kandydat, który nie był lubiany przez partię, nawet tak za bardzo przez wyborców, no bo tak jak Hubert Humphrey, postać bardzo osławiona i ważna dla demokratów, wtedy był kandydatem, to on nie miał takiego poparcia wśród wyborców. No on brał udział w prewyborach, zdobył 3% głosów. Jak sobie przypomnimy, jaki wynik miała Kamala w prewyborach w roku 20, to ona też miała, nie wiem, z 2% poparcia i się po prostu odeszła jeszcze zanim pierwsze głosowanie miało miejsce. Dlatego no, o ile te wszystkie trendy historyczne politycy w tym roku dowiedli, że one mają jednak jakąś datę końcową, tak to jedno porównanie sądzę, że jest bardzo akuratne w tej kwestii, jest bardzo, bardzo trafne. Tak, no, to wszystko, co mówisz, ma sens i stanowi, myślę, spójną narrację i jak najbardziej ja też widzę dlaczego jest ona w jakiś sposób przekonywująca. Tutaj się zastanawiam, na ile ta myśl, którą ty wyrażasz, to znaczy, że taka kandydatka jak Kamala Harris nie mogła wygrać z powodu tego takiego zwlekania Joe Bidena. Zastanawiam się, zgadzam się z tym, że to, co zrobił Joe Biden albo czego nie zrobił, raczej nie pomogło, ale zastanawiam się, czy nawet gdyby odszedł rzeczywiście wcześniej, nawet gdyby Kamala Harris nie była kandydatką, jakby kandydat był lepszy, no to właśnie tutaj pojawia się ta moja myśl pod tytułem, że te wybory są bardziej wygraną Donalda Trumpa, bo z Donaldem Trumpem rzeczywiście było tak też w 2020 roku, że jeden z powodów, dla których Joe Biden wygrał, przynajmniej w tym jak ja to widzę, było to, że Joe Biden był
wystarczająco w tamtym czasie wyrazistą osobowością, chociażby dlatego, że miał bardzo duże doświadczenie jako no, po prostu osoba gdzieś tam w rządzie, był wiceprezydentem dwa razy w tamtym czasie i udało mu się tak rzeczywiście po prostu merytorycznie ośmieszyć Donalda Trumpa. Też myślę, że gdzieś tam przewagą w jego prezydenturze już, ale też podczas jego kandydatury było zachowanie Donalda Trumpa, jeśli chodzi o właśnie kryzysy, które w tamtym czasie dotykały Stany Zjednoczone. I zastanawiam się, czy z Donaldem Trumpem, skoro Joe Biden nie był w stanie kandydować, czy z Donaldem Trumpem mógłby wygrać jakiś kandydat? Czy na mapie był jakiś kandydat wystarczająco charyzmatyczny albo wystarczająco doświadczony, żeby pokonać Donalda Trumpa w 2024 roku? I tak bardzo jak te wybory teraz były bliskie, i tak bardzo jak możemy powiedzieć właśnie, tak jak wspomniałeś, że Kamala Harris odrobiła te straty Joe Bidena, to alternatywnym sposobem patrzenia na to, takim trochę mniej entuzjastycznym, jeśli chodzi o partię demokratów, było to, że to wielkie poparcie i te wielkie fundusze, dotacje, które spłynęły do partii demokratów, były wywołane tym, że Kamala Harris była takim głębokim oddechem, który wyborcy demokratów i demokraci wzięli po Joe Bidenie. I że to odrobienie tych strat było takim po prostu wyrównaniem do takiego naturalnego poziomu tego, ile jest osób chcących głosować na kandydata albo kandydatkę demokratów. Więc trochę myślę, że zaproponowałbym taką delikatnie alternatywną historię, albo delikatnie alternatywny sposób czytania tej historii, gdzie demokraci trochę, gdzie może trochę nie było kogoś na mapie, żeby efektywnie pokonać Donalda Trumpa, nawet jeżeli różnica była bliska albo mała, jednak nie była historycznie najmniejsza. To znaczy mieliśmy wybory, gdzie rzeczywiście kandydat wygrywał, nie wiem, tysiącem głosów albo nawet mniejszą ilością. Tutaj jednak możemy mówić o takiej nieprzypadkowej, myślę, przegranej Kamali Harris i myślę, że ta nieprzypadkowa przegrana według mnie wynika trochę bardziej z postaci Donalda Trumpa i nawet już z takiej grubo ciosanej i takiej bardzo, powiedzmy, wiedzionej intuicją na analizy polityki amerykańskiej, że być może Amerykanie po prostu lubią Trumpa, a w 2020 roku wybrali takiego kandydata z rozsądku, jako że kraj rzeczywiście był w kryzysie, stwierdzili, dobra, to wybierzemy kogoś, kto, jak to się mówi, ma łeb na karku, no ale teraz wrócili, bo państwo nie jest pogrążone w... Tak jakbyśmy wrócili trochę, tak jakby Amerykanie trochę wrócili, jeśli chodzi o ich podejście do polityki, do tego 2016 roku i nie byli tak zmobilizowani, żeby koniecznie podejmować takie najbardziej odpowiedzialne wybory. No bo czego się nie powie o Trumpie, czy ktoś jakby jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem tego kandydata, to myślę, że ciężko jest obronić tezę, że jest to najbardziej odpowiedzialny wybór jako obywatel, albo taki najbardziej bezpieczny, najbardziej stabilny, prawda? Wydaje mi się, że Amerykanie stali się w 2024 po prostu znowu gotowi na coś takiego, na kogoś takiego jak Trump. I nie mówię, że demokraci niczego nie mogli zrobić i nie mówię, że to, o czym ty wspominasz, nie odegrało żadnej roli, bo myślę, że odegrało dużą rolę, ale jednak jestem póki co gotów bronić takiej tezy, że te wybory to przede wszystkim wygrana Donalda Trumpa, a nie tak bardzo porażka demokratów. Co jest trochę zaskakujące, bo przez wybory, albo przez tą pierwszą, powiedzmy, połowę tego cyklu mówiło się o tym, że Trump tak trochę już, jak to się mówi, wymaksował, że już dotarł do takiego poziomu, dotarł do wszystkich, którzy mogliby go popierać, a demokraci mają taką przestrzeń, żeby jeszcze przekonać innych. A możliwe, znaczy jakoś tak to wygląda teraz, że okazało się, że było trochę na odwrót, że Trump był w stanie przekonać przedstawicieli różnych mniejszości, a demokraci trochę, Kamala Harris pozwoliły po prostu demokratom dociągnąć poparcie do takiego
naturalnego poziomu tego, ile jest osób chcących zagłosować na demokratów, ale nie przedstawiła wystarczająco może ekscytującej wizji, żeby przeciągnąć na swoją stronę te osoby, które przekonał Donald Trump. Więc tak, tutaj raczej bym się skłaniał ku takiej interpretacji tych wyborów, że to bardziej wygrana Donalda Trumpa niż przegrana demokratów. Chociaż to oczywiście jest już taka duża generalizacja i to ma swoje takie detale, mniej lub bardziej ważne. I myślę, że ten, który ty wspomniałeś, jest bardzo ważny o tym, że tutaj Joe Biden rzeczywiście odegrał swoją rolę, która niekoniecznie pomogła jego partii. No wiesz, ja też jestem ciekaw, jaka przyszłość czeka demokratów, ponieważ ja tak obserwując te reakcje wyborców w dużej mierze w sferze internetowej, to ja tak zauważyłem, że oczywiście Trump to skandalista, u niego przekres jest najważniejszą rzeczą, jest najważniejszym czynnikiem jego kampanii, a dopiero potem jest jakieś postulaty czy plany na rząd. Natomiast demokraci znowu próbowali mieć taką kampanię prowadzoną w stylu takiej wyższości moralnej, że oni mają honor, że oni mają swój honor i oni się nie zniszczą do poziomu Trumpa i do wyzwisk i takich rzeczy. Szczytem tego było co najwyżej mówienie, że Vance jest dziwny albo coś takiego, ale no wiesz, jak sobie to porównamy z Trumpem mówiącym wprost, że demokraci to są szaleńcy, socjaliści, komuniści, zbrodniarze i tak dalej, prawie że nazwanie Nancy Pelosi słowem na B, tak jak to Trump powiedział, i on co prawda tego słowa nie dokończył, ale no sądzę, że tu sobie też możesz połączyć kropki i domyślić się, jakie jest anglojęzyczne przezwisko na słowo B. I to wszystko padało z wiecu, czy na wiecu, na Trumpa z jego ust własnych. Czy inne po prostu rzeczy, które szkoda przytaczać. I zobacz, i on w ten sposób wygrał wybory dwukrotnie. A demokraci wygrali w ciągu tych trzech cyklów raz i by nawet powiedział, że dwa razy przegrali z własnej winy. Z powodu własnych błędów i z powodu własnych po prostu okropnych planów kampanijnych. I jestem tak powoli zmierzając do pytania o to, w którym kierunku powinni pójść demokraci, albo w którym mogliby, według mnie, to po prostu, jeżeli widać, że ta wyższość moralna nie działa, może demokraci powinni też stać się tacy sami jak republikanie. Może też kolejnym politykiem, który będzie czempionem partii demokratycznej, powinien być ktoś, kto będzie bez żadnych hamulców jechać po republikanach, jak po najgorszym, co ten świat spotkało, tak samo jak był republikanie. Im się to opłaca ewidentnie. Czyli może zamiast haseł o jedności narodu, niezależnie od tego, jak przykre to jest, to co powiem, może zabrzmieć, że zamiast haseł o jedności narodu i o wyższości właśnie szacunku nad nienawiścią, demokraci powinni iść w kompletne zwarcie i zwalczanie ognia ogniem w dalszą polaryzację. Też czytałem, tylko nie pamiętam, gdzie ja to widziałem, więc to proszę traktować z odrobiną dystansu, ale że były też takie głosy wewnątrz partii, które namawiały sztab Kamali Harris na to, żeby nie organizować kampanii razem z, tak jak ja to powiedziałem, republikanami na uchodźstwie, czyli z Liz Cheney, z Adamem Kinzigerem i z innymi politykami, którzy reprezentują te już umierające skrzydło starego, dobrego GOP. Że to podobno miało być czymś złym, że się to miało być złą decyzją kampanijną, na którą jednak Harris się mocno uparła, jej sztab. W imię właśnie tej jedności narodowej, w imię zachęcania tych wyborców republikanów, którzy mogą Trumpa nie lubić. A tu się okazało, że no to była błędna decyzja, ponieważ jak już wyszły statystyki z głosowania, to wyszło chyba na to, że mniej wyborców republikańskich zagłosowało na Harris, niż zagłosowało demokratów na Trumpa. Co też jest szokujące, że mniej tych republikanów wolało głosować na Harris niż demokratów na Trumpa, co jest po prostu zwalające z nóg, jeżeli się patrzy na to, ile Harris włożyła starań na to, żeby ich do siebie przekonać. I dlatego ja też nie chcę tu się
rozgadywać na temat tego, kto będzie kandydatem w 2028 roku. O tego też nie wiemy. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie wiem, w roku 20 mówiło się, że po January 6 Trump będzie skończony i że więcej do polityki nie wróci. A proszę bardzo, wrócił jeszcze w Biały Dom ponownie. I znowu, no, jakbym ja był wyborcą demokratów, a tym bardziej politykiem tej partii, to ja byłbym wprost wściekły na taką sytuację. Ja bym się jeszcze bardziej radykalizował. Ja bym sam oczekiwał, że demokraci będą po prostu walczyć do ostatniej chwili, do ostatniego policznego głosu i że będą ciągle szli na zawarcie, a nie będę zachowywać się jak Biden, który w dzień po ogłoszeniu wyników wychodzi uśmiechnięty i gratuluje Trumpowi. No, to działa bardzo demoralizująco na bazę wyborców w tej kwestii. I zresztą, zanim tobie oddam głos i zapytam, kogo ty byś widział jako potencjalnego może nie tyle co liderza, ale w którym kierunku partia może iść. Już teraz demokratycy gubernatorzy, Gavin Newsom, Tim Walz, Josh Shapiro, gubernator z Illinois, nie pamiętam jego nazwiska, przepraszam bardzo za to, ogłosili, że teraz oni szukają się na 4 lata zwalczania polityki Trumpa. I że tak jak w trakcie rządów Bidena wielu polityków z Stanów Czerwonych, tam z Teksasu, z Florydy, z Georgii, też było niesamowicie mocno nastawionych przeciwko Bidenowi. Czasami nawet w tym roku, kiedy był taki mały kryzys migracyjny na granicy, to wielu gubernatorów wprost mówiło, że albo Biden naprawi sytuację, albo oni sami wezmą sprawy w swoje ręce, po cichu grożąc taką secesją. Oczywiście to nigdy nie była realna opcja, ale rozumiem, co mi chodzi. Napięcie było bardzo mocne i ta narracja krążyła coraz bardziej w kierunku skrajnym. I teraz demokratyczni gubernatorzy zapowiadają podobną narrację. Ale oddaję głos i jestem ciekaw swojej opinii. Tak, gubernator Illinois to J.B. Pritzker. Tu udało mi się wygooglować w tym czasie i sobie przypomnieć. To nie tak, że... świetny człowiek, pozdrawiamy go. Tak, ciepło go pozdrawiamy. Myślę, że oczywiście przed demokratami stoi kilkaset ścieżek decyzji, które mogą podjąć, no tylko że dużo z nich będzie potencjalną powtórką złego zachowania, to znaczy złych strategii. No i miejmy nadzieję, że ten szok tych wyborów, bo myślę, że w wielu środowiskach, szczególnie jeśli chodzi o samych wyborców, bo nie wiem jak to wygląda w sztabie Kamali Harris, ale jeśli chodzi o wyborców, to myślę, że są bardzo zawiedzeni Partią Demokratów i może się tego nie spodziewali, tego co się wydarzyło. No myślę, że jakbyśmy mieli spojrzeć na to, jak miałaby wyglądać Partia Demokratów, która rzeczywiście jest konkurencyjna w stosunku do kogoś takiego jak Donald Trump, to możemy też spojrzeć właśnie na to, co się nie udało w tych wyborach. I myślę, że na przykład taka sytuacja, w której demokraci głosują na Donalda Trumpa, zarejestrowani członkowie Partii Demokratycznej głosują na Donalda Trumpa, może na przykład wynikać z tego, z takiego procesu, że Kamala Harris i jej sztab, i demokraci może szerzej mówiąc, zidentyfikowali ten fakt, że no Donald Trump tutaj wygląda na to, że dużo osób na niego głosuje, na przykład dlatego, że ludzie generalnie nie lubią imigracji, albo nawet, że Trumpowi się udaje ich przekonać. Więc sztab Kamali Harris i zresztą Joe Biden też jako prezydent postanowili, że ich częścią ich przesłania będzie też mówienie o tym, że system imigracyjny jest zepsuty, że trzeba go naprawić, pójście dalej w tą narrację. I teraz potencjalni wyborcy Kamali Harris albo potencjalni wyborcy demokratów, kiedy słyszą, jak demokraci zgadzają się z Donaldem Trumpem co do tego, że jest bardzo poważny problem z granicą, no ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak osoba, dla której bardzo się liczy to, że granica jest cały czas naruszana i że to ma bardzo, bardzo negatywne konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych, osoba, która w coś takiego wierzy, no ciężko mi sobie wyobrazić, dlaczego by w sumie miała zagłosować na Kamalę Harris, a nie na Donalda Trumpa, który jest no właśnie takim ojcem tego
może nie w historii amerykańskiej, no ale w ostatniej dekadzie, ojcem takiego straszenia imigrantami. Więc jak możemy rozszerzyć tą obserwację? No myślę, że demokraci polegli na tym, że próba konkurencji z populizmem poprzez wchodzenie jakby do tej rzeki, poprzez pójście w tą stronę, poprzez jakby tutaj też mamy ten koncept okna Overtona, prawda? To znaczy, że trochę to, co można powiedzieć w debacie publicznej, się rozszerza w trakcie, jak to mówimy. I Donald Trump bardzo rozszerzył to pole tego, co można mówić. No i demokraci zamiast skontrować to w drugą stronę, no bo bojąc się, że będą widziani jako radykalna lewica, postanowili, że trochę się scentrują. No i jeżeli, do czego zachęcam, jeżeli przesłuchamy orędzia Kamali Harris, czy tam orędzia, no, wystąpienia Kamali Harris na DNC, na konwencji demokratów, to zobaczymy, że to wystąpienie było bardzo, bardzo nielewicowe, mówiąc delikatnie. Kamala Harris wprost mówiła, że chce mieć, i to jest tak naprawdę jedyne sensowne tłumaczenie na polski, że chce, żeby siły zbrojne amerykańskie pozostawały dalej śmiertelne, to znaczy lethal, nie wiem, zabójcze. No, chodziło o to, że silne, ale czy to było w stanie rzeczywiście przekonać osoby, które potencjalnie, które miałyby alergię do Donalda Trumpa? No, to jest właśnie pytanie. Więc myślę, że w szukaniu takich osób, które byłyby w stanie poprowadzić Partię Demokratów, no ciekawie by było i potencjalnie efektywnie byłoby spojrzeć na osoby, które rzeczywiście są postępowymi i rzeczywiście są bardziej lewicowymi. I to mówię właśnie z tej perspektywy, że możliwe, że sposobem, żeby skontrować przesłanie, albo wręcz wierzę w to, że jedynym sposobem, żeby skontrować przesłanie takiej osoby jak Donald Trump, to jest właśnie odbicie w drugą stronę. I to odbicie w drugą stronę, też odnosząc się do tego, co ty zaproponowałeś, nie musi być też zaadoptowaniem koniecznie takich, nie wiem, jakichś brudnych chwytów czy czegoś takiego. Bo tutaj Trump też jest bardzo specyficzną osobą, a widzieliśmy takich kandydatów, nie wiem, jak Barack Obama, który taki bardzo po prostu przez to, że był charyzmatyczną osobą, był w stanie zaadoptować bardzo inną od Donalda Trumpa narrację, ale wygrać, myślę, wybory z trochę podobnych pobudek, to znaczy z pobudek tego, że to jest, że był bardzo, bardzo wyrazistą osobowością, która jako prezydent, w moim odczuciu Barack Obama, no nie był takim prezydentem, który... Inaczej, ciężko by było powiedzieć dokładnie, tak ocenić, że był to prezydent, który zrobił i tutaj coś wymienić. To znaczy można wymienić rzeczy, które zrobił, ale ciężko powiedzieć, był kandydatem zmiany, był kandydatem nadziei, ale no i myślę, że trochę tak jest z Trumpem. Ale oprócz tego porównania, odchodząc do tego porównania, to myślę, że demokraci w tej chwili potrzebują... Tak jak trochę zasugerowałeś, chociaż może w inny sposób, potrzebują znaleźć swoją tożsamość i potrzebują znaleźć swoją tożsamość, która będzie jakąś taką rzeczywistą wizją na Stany Zjednoczone. I początek kampanii Kamali Harris był właśnie w ten sposób obiecujący. Przed jeszcze wystąpieniem na DNC, kiedy Kamala Harris wybrała Tima Waltza, który właśnie świetnie był w stanie poprowadzić dwa elementy narracji. Po pierwsze mówienie o tym, że Trump i Vance są dziwni i to nie chodzi o to, że to jest jakaś świetna strategia. To chodzi o to, że to jest właśnie takie zagranie, które przemawia do ludzi, w którym Trump jest świetny. Trump właśnie mówi takim językiem, patrzcie, co za dziwak, albo patrzcie, co za... i prawie używa słowa tam na B, prawda? Jakby mówi w taki sposób, który ludzie rozumieją, I mówienie, że Trump i Vance są dziwni, po prostu dobrze zadziałało. No a drugą rzeczą, którą Tim Walz znowu dobrze zrobił, to było odpieranie tego zarzutu
o bycie radykalnie lewicowym poprzez, jest taki wywiad, gdzie on dosłownie tymi słowami odpowiada, no tak, co za okropne z nas osoby, że chcemy dawać dzieciom darmowe lunche w szkole. I to jest, myślę, bardzo dobry sposób odpierania w ogóle przez lewicę narracji o tym, że jest się radykałem albo coś takiego. To znaczy poprzez obnażenie trochę tej takiej wizji, poprzez pokazanie, że ona jest już trochę obciachowa, takie straszenie jakimś komunizmem tylko dlatego, że ktoś chce wprowadzić jakieś reformy społeczne. Więc co się staram powiedzieć? Są dostępne sposoby poprowadzenia tej narracji, które widzieliśmy w tej kampanii. Widzieliśmy Tima Walza, który był w tym skuteczny. Momentami też Kamala Harris była w stanie pokazać taką właśnie wizję, która była wprost przeciwna Trumpowi, ale która coś oferowała. Natomiast w momencie, kiedy demokraci weszli z powrotem w te buty, czy jakąkolwiek inną metaforę, straszenia Trumpem, mówienia, że on jest zły, że on jest faszystą i tak dalej, to jakby niezależnie, czy to prawda, czy nie, no to tak jakby zapomnieli tę lekcję z 2016 roku, że Amerykanów nie zniechęca głos, jak się mówi, że ktoś, na kogo potencjalnie zagłosują, jest niedobrą osobą. Ich może zniechęcić to, że ta osoba jest jakby śmieszna, dziwna, nieodpowiedzialna może w sytuacjach, gdzie odpowiedzialność się liczy, ale ja myślę, że to, czego potrzebują w tej chwili najbardziej demokraci, to jest realna, silna wizja i pytanie, czy jest na to przestrzeń, no bo nadal jest jakiś establishment demokratów, nadal nie wiem, czy zobaczymy coś takiego, że partia demokratów nagle jakoś tak spontanicznie obudzi się i odrzuci wszystkie błędne sposoby myślenia, które miała podczas tej kampanii. Natomiast no, jakbym ja miał doradzać w podejmowaniu takiej decyzji, no to przyjrzałbym się takim osobom jak AOC albo Bernie Sanders, którzy cieszą się bardzo dużym poparciem wśród ludzi młodych, którzy w następnych wyborach będą stanowili większą grupę niż teraz. No i zobaczyłbym, czy oni na przykład nie mają wizji, którą da się w jakiś sposób wykorzystać. Zresztą wspomniany na początku mojej wypowiedzi J.B. Pritzker jest taką osobą, która jest odrobinę bardziej w niektórych aspektach progresywna. No ale oczywiście tutaj pytanie, jak ktoś się zmienia, kiedy jest kandydatem? No a to jak widzieliśmy u Kamali Harris, potrafi zmienić się bardzo. Myślę, że Kamala Harris z 2020 roku miała o wiele bardziej konkretną wizję na Stany Zjednoczone niż Kamala Harris w 2024 roku. Przynajmniej takie jest moje zdanie, to jest już bardzo subiektywna ocena. Ale myślę, że nawet jeżeli można by było tą Kamalę z 2020 roku oskarżyć o jakiegoś rodzaju radykalizm, to nie można było jej oskarżyć o taki właśnie taki brak pomysłu. A myślę, że tutaj demokraci między innymi z tego powodu odnieśli taką porażkę. No tutaj też dorzucę, że oczywiście mówiłem tak, jakby demokraci teraz się musieli wymyślić sposób, jak znowu pokonać Donalda Trumpa, prawda? Ale to już się nie wydarzy. Raczej jest to taka próba zgadnięcia, gdzie pójdą też republikanie w następnym kroku. I tak, rzeczywiście można gdzieś tam się spodziewać, że będą chcieli kontynuować to, co zaczął robić Donald Trump i że może kandydatem będzie J.D. Vance, ale to też nie jest powiedziane. No ale tak, niezależnie od tego, w jakim teraz stanie znajdują się demokraci, to faktem jest to, że Trump wygrzał i to on teraz zaczyna formację swojej przyszłej administracji. I tu musimy sobie też chwilę porozmawiać na ten temat, jak ona może wyglądać i jakie są ogólnie nasze odczucia wobec tego, jak mogą te rządy wyglądać. Ponieważ ja tak też na szybko zacznę, bo już nam się powoli kończy czas. Ja tak sądzę, że o ile demokraci bardzo mocno straszyli, że to będą ostatnie wybory, jeżeli Trump wygra, że to będzie koniec demokracji, jaką znamy, tak ja do tych haseł podchodzę niesamowicie sceptycznie i no nie wierzę w to, żeby Trump miał nagle, nie wiem, anulować przyszłe wybory prezydenckie albo coś takiego, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, że
Trump ma dużo mocnych haseł, ale może nie do końca mieć plany na realizację tychże. Tak samo demokraci też straszą z tym, nigdy nie mówili, w jaki sposób Trump mógłby te wybory, nie wiem, anulować, albo nie wiem, odwołać przyszłe wybory. Jeżeli już, to jeżeli w jakikolwiek sposób miałoby dojść do, nie wiem, ułatwienia sobie republikanom zwycięstwa w 1928 roku, to ja prędzej bym obstawił ścieżkę fideszową na Węgrzech. I tak jak na Węgrzech, nie wiem, przejęto media publiczne, ułatwiono sobie jakąś ordynację, tak żeby ta jedna partia miała trochę łatwiej, albo po prostu przejęto instytucje publiczne. No, tak samo w skrajnym przypadku, i uważam, że w Ameryce już to byłby skrajny przypadek, przejęto by dosłownie, no nie wiem, PBS. Pytanie tylko, na ile mocny jest PBS w Ameryce w porównaniu do, nie wiem, telewizji państwowej na Węgrzech, albo jakieś inne instytucje, które teraz mi do głowy nie przychodzą. Tak, tutaj trzeba dodać, że to właśnie o tyle jest taki może taka przewaga w sumie Stanów Zjednoczonych, jeśli o to chodzi, no jest taka, że oprócz tego wszystkiego, oprócz tych wszystkich aspektów, w jakie Stany Zjednoczone cierpią na brak jakiegoś trochę silnego, można powiedzieć w cudzysłowie, opiekuńczego państwa, no to może zaletą jest właśnie to, że nie ma tak silnych instytucji publicznych, że są rzeczywiście media generalnie raczej prywatne i że, no, że raczej nie da się tak po prostu, nie wiem, przejąć CNN-u, prawda? Można by przejąć jakieś tam media publiczne, no ale one w Stanach Zjednoczonych nie są wcale najsilniejszymi. I tak samo z wieloma innymi instytucjami, to znaczy poziom właśnie tego, tej takiej sprywatyzowania w Stanach Zjednoczonych, być może w tym aspekcie byłby czymś pozytywnym, to znaczy, że właśnie zatrzymałby jakąś, jeżeli to byłoby zagrożenie, bo tak jak zgadzam się z tobą, że podchodziłbym bardzo sceptycznie do tego, do takiego wróżenia, że właśnie nie będzie następnych wyborów. Natomiast no tutaj oczywiście można też się mieć całą rozmowę, na którą tutaj nie mamy czasu, na temat konsekwencji tego potencjalnego wdrożenia projektu 2025, który miałby obsadzić członków administracji rządowej i w ogóle stanowisk urzędniczych lojalistami Trumpa, ale właśnie coś takiego w stylu Węgier, w stylu rozwiązania fideszowego, na przykład jeśli chodzi o media, wydaje się być dosyć odległą perspektywą, bo trochę rzeczywiście może nie być czego przejąć. No dokładnie, dlatego wszelki autorytaryzm Trumpa, mimo że on może w jakiejś formie występować, tak on może nie mieć ujścia w rzeczywistości. No, dlatego raczej szczytem jego możliwości jest to, żeby kompletnie przejąć, powiedzmy, te rządy waszyngtońskie, czyli napchać samych trumpistów do gabinetu prezydenckiego, na tych ważnych stanowiskach próbować zamienić różnych przewodniczących, różnych szefów. Już teraz wiem, że chyba szef rezerwy federalnej zapowiadał, że on ze swojego stanowiska nie odejdzie, ponieważ on został tam powołany chyba przez Bidena i kadencja mu się kończy dopiero w 26 roku. Dlatego też Trumpowi trochę to, wiesz, planów napsuje. A jeżeli będzie próbował robić to niekonstytucyjnie, no to od tego, wiesz, no wciąż jest parlament, wciąż jest Sąd Najwyższy i pozostaje wierzyć, że nawet Kongres i Sąd Najwyższy zdominowany przez konserwatystów będzie jednak stał na straży tych chociażby najbardziej podstawowych wartości, które Ameryka w sobie ma. Być może, nie wiem, na przełomie, może grudnia i stycznia nagram jakiś filmik omawiający to, jak będzie wyglądać przyszły gabinet Trumpa, kiedy ten już się oficjalnie uformuje. Natomiast na ten moment pozostaje nam czekać na pierwsze nominacje, na pierwsze newsy, które coś więcej bym mówiły. Już w tym momencie Donald Trump zapowiedział, że chociażby w jego gabinecie nie będzie ani Mike'a Pompeo, czyli też byłego członka gabinetu, który z Trumpem pozostał i dla Polski chyba byłby też jeden z lepszych wyborów na potencjalnego, nie wiem, sekretarza obrony chociażby, bo on był, wydaje mi się, że jednym z niewielu Trumpistów, którzy popierają Ukrainę w jej wojnie,
Tak samo nie będzie w tym gabinecie Nikki Haley, która swoimi działaniami z ostatniego roku chyba jest największą przegraną wśród republikanów. Żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych haseł, bo ona najpierw się przeciwstawiła Trumpowi, a potem się do niego po prostu przylęgła, tylko po to, żeby skończyć z niczym i nawet nie będzie miała pozycji w gabinecie, więc no dla niej to nie wygląda za wesoło. Ale to by jeszcze mogę oddać na koniec głos Stanisławie. Tak, rzeczywiście myślę, że oprócz tego, jak spektakularne były same wybory, ile było podczas nich emocji, szczególnie dla osób, które no nawet poza Stanami Zjednoczonymi je obserwowały i gdzieś tam się zaangażowały, powiedzmy nawet emocjonalnie w te wybory i mogą mieć różnego rodzaju odczucia, jeśli chodzi o ich wynik, no to myślę, że tutaj na tą chwilę pozostaje nam takie bardzo nieprzyjemne zadanie siedzenia i czekania, bo teraz trzeba po prostu poczekać na to zaprzysiężenie, na wprowadzenie się Donalda Trumpa do Białego Domu. Oczywiście w tej chwili będzie, myślę, spore różnego rodzaju zapowiedzi, ale jest po kampanii, ale jest to też czas, żeby zastanowić się i prześledzić to, jak demokraci będą zastanawiać się nad swoją partią, czy wymyślą coś nowego, czy rzeczywiście zmienią trochę jakieś swoje podejście do polityki, do wyborów, czy zmienią swoje podejście do kandydatów takich jak Trump. No, a na resztę tej historii będziemy musieli poczekać do grudnia lub stycznia. I tak to już jest w tej polityce amerykańskiej. Dziękuję tutaj bardzo sobie za rozmowę. Dziękuję również. Dobranoc. I dziękuję też Państwu za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza i do zostawienia suba na kanale, ponieważ to Wasze wsparcie pomaga nam się rozwijać. Ja byłem Adam Maczkowski. To był podcast Politics Now i do następnego razu.